Już za chwilę zobaczą Państwo w Dwójce film pod tytułem Stachura, film autorstwa Doroty Latur i Włodzimierza Czwartosza. W cyklu Niepokorna literatura spotkamy się z tymi, którzy Stachurę pamiętali, z tymi, którzy podążają jego śladami. W naszym studiu gościmy panią Helenę Zaworską, która jest historykiem literatury, krytykiem literackim. Proszę mi powiedzieć, czy Stachura był niepokorny? Stachura przede wszystkim był człowiekiem złożonym z samych paradoksów. I jego niepokorność, to znaczy nieprzyleganie do stereotypowych wyobrażeń o życiu i o twórczości, polegała między innymi na tym, że był człowiekiem super pokornym, to za mało powiedziane. Był człowiekiem niezwykle, fascynująco pokornym. To Stachura przecież, zmęczony udręką świadomości i udręką swojego skomplikowanego ja, wymyślił jako zbawienie, jako ratunek człowieka nikt. To nie był tylko ratunek dla niego, nie miał być, miał być. To także ratunek dla nas, którzy nie wiemy, co począć ze swoim indywidualizmem, niby to zagrożonym, niby to wspaniałym, a jednocześnie no, już tak dobrze znanym i tak odpychającym i tak udręczającym, że chcielibyśmy się od tego wyzwolić. Chociaż wydawać by się mogło, że właśnie indywidualizm jest w XX wieku największą wartością, jaka została do ocalenia. I został tak ocalony i tak przy okazji ubóstwiony, a jeszcze w dalszym postępie tak dokładnie zbadany, że jego wielkość zaczynała być coraz bardziej wątpliwa, skomplikowana, poddana krytyce, niepewnościom różnego rodzaju. I w gruncie rzeczy doszło do tego, że to, co było jakby naczelnym zadaniem wieku XX, wyostrzenie świadomości ludzkiej, to świadomość ta została wyostrzona przez filozofię, przez naukę, przez sztukę, różnego rodzaju sztukę, z filmami Bergmana na przykład na czele, została wyostrzona do tego stopnia, że stała się brzytwą, którą można sobie tylko podetrzeć gardło. I po prostu nie można z tak wyostrzoną świadomością żyć. I Stachura był człowiekiem, ponieważ Stachura był człowiekiem żyjącym całą jaskrawością życia, czyli wszystkiego. Jego świadomość także wobec tego podlegała tej całej jaskrawości nie do zniesienia. Stachura usiłował znaleźć ratunek w byciu czystym człowieczeństwem wobec czystego istnienia, człowiekiem nikt. Fabula rasa dał nam portret takiego człowieka i to, że stał się legendą, zarówno wtedy był legendą, jak i stał się legendą moim zdaniem po dziś dzień, wynika z tego, że ludzie po prostu marzą o oderwaniu się od siebie i o zaznaniu ulgi przez zapomnienie o sobie. Wie pani co? Mnie się wydaje, że gdyby Stachura poznał, tak jak jest to zupełnie niemożliwe, Marka Kamińskiego, tego, który chodzi przez Antarktydę sam, to jest człowiek nikt, idący naprzeciwko, że tak powiem, czystego istnienia, zanurzony w czyste istnienie. Gdyby Stachura miał siłę, gdyby się znali, to może by poszedł z nim. Ale to jest człowiek ucieleśniający tu i teraz, dzisiaj, aktualnie, legendę Stachury. O legendzie Stachury jeszcze mówić będziemy z panią Heleną Zaworską po filmie, a teraz już zapraszam na film pod tytułem Stachura. Chwała najsampierw komu, komu gloria na wysokościach. Urodziłem się w roku 1937 we Francji. Rodzice moi wyemigrowali do Francji w młodych latach. Wiem to
po pierwszej wojnie światowej. Tam się pobrali, tam ja się urodziłem i byłem jedynakiem przez 9 lat. Po 9 latach urodził się Edward, którego wszyscy znają jako Edziu. Pont de Cherry to było to miasteczko, gdzie mieszkałem. Jadwiga Stachurowa urodziła czwórkę dzieci. Kolejno przyszli na świat Ryszard, Jerzy Edward, Elżbieta i Jan. W domu używano języka francuskiego, polskiego. Mali Stachurowie uczyli się raz w tygodniu w polskiej szkole. Słońcem pochwalony, teraz spędźmy razem, na nim na Odyńcu galopujmy dalej. Chwała Tobie, wietrze, wieczny Ty, sieroto świata, ulubieńcze losu. Od złego ratuj ikonkoli w zbożu, łagodnie kołysz tych, co są na morzu. Gloria, gloria in excelsis aeoli. Nieustępliwy. Ciągle mieliśmy z nim kłopoty, ponieważ no, był silny, wysportowany. I ciągle miał kłopoty, ponieważ ciągle w szkole zadawał się w bójki. Nie ustępował, a się przeważnie starszymi. Młodszymi to raczej był opiekuńczy, a jeśli ktoś nawet starszy, silniejszy, to po prostu zadawał się w bójki. Miałem dużo kłopotów, bo ojciec musieliśmy ciągle się kłócić z sąsiadami, ciągle mieć kłopoty. Do Polski przyjechałem w roku 1900. Był w 77 napisał się. Taki pomoc do jego następnego rodzaju twórczości. Były wszystkie piosenki, były wszystkie poematy i dużo ognia i po ogrodzie niech hula szarańcza. Właściwie wszystko miał napisane, ale było mu straszliwie ciasno w Warszawie. Trudno powiedzieć, co tam się działo, ale to były czasy, kiedy poetów nominowano, kiedy poetom wręczano legitymację na ich poetyckość. A Stachura, podobnie jak Ryszard Milczewski Bruno, był poetą urodzonym. Przyjechał do mnie do Iławy w jesień 78 roku. Bardzo przestraszony, chociaż nie powinno tak być, bo miał dużo sukcesów literackich, zwłaszcza